gdy myślę trener, to moje skojarzenie pierwsze to sport, a jak sport, to radość, ale też i wysiłek. I tak właśnie widzę swoje życie z Jezusem, moją drogę wiary, że jest mi bardzo wiele radości, ale nie pozbawione to wszystko jest wysiłku. Taki początek mojego spotkania z Jezusem to był taki moment, kiedy ja byłam osobą, która raczej siedziała gdzieś na trybunach, była kibicem. W kościele siedziałam z tyłu, tak starałam się nie rzucać w oczy i nawet nie pomyślałam o tym, że moje miejsce w kościele może być zupełnie inne. Ale Jezus już to wiedział. Jako Jezus, dobry trener, to On zobaczył we mnie po prostu potencjał i był tym, który wykonał ten pierwszy krok. Dzisiaj rozważamy słowo z Ewangelii Świętego Łukasza, w którym czytamy, że Jezus wtedy zwołał 12 i dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. I moje spotkanie z Jezusem nie odbyło się jakkolwiek, tylko właśnie tak jak tu dzisiaj czytamy, ono się odbyło może nie wśród tych 12, ale odbyło się po prostu w kościele i w konkretnej wspólnocie. I mogę powiedzieć, że Jezus do mnie wysłał tych, którzy mieli mi powiedzieć o Nim samym i do Niego przyprowadzić. I to tymi ludźmi byli ludzie z mojej wspólnoty ze szkoły ewangelizacji Cyryl i Metody. I to było gdzieś około 10 lat temu. Ja wtedy podjęłam decyzję, że schodzę z tych trybun i zaczynam po prostu życie takie na serio, życie naprawdę w bliskości Boga. I odkrywam, że to życie właśnie z Jezusem no, ma dobre odniesienia właśnie do tego, że Jezus jest takim trenerem, że On mnie właśnie przez to wszystko przeprowadza. I gdy tak właśnie myślę o tym, to przede wszystkim Jezus jest tą osobą, która nadała taki właściwy kierunek mojemu życiu, bo jest jako trener tym, który widzi to, co jest dalej, to, co jest właściwą misją, to, co jest właściwym celem. I też czytamy o tym właśnie w tym fragmencie Ewangelii, że ten właściwy cel to jest głosić Jezusa, że skoro ja Go spotkałam i doświadczyłam tego, że On mi przebacza grzechy, że z Nim mogę żyć zupełnie inaczej, to też jestem wezwana do tego, jest to mój przywilej, że mogę o tym powiedzieć innym. I staram się to robić, staram się tak właśnie żyć i żeby w swojej codzienności, w swojej pracy, też w swojej rodzinie, a czasem wśród nawet osób, które gdzieś poznaję przypadkowo, dawać świadectwo, mówić o tym, że Jezus jest po prostu dobry i że nawet kiedy wydaje się, że w życiu nie ma żadnego światła, i to Jezus jest, On jest i ja tego doświadczyłam. I gdy myślę właśnie dalej o Jezusie jako trenerze, to wiem, że nie byłoby tak naprawdę tego mojego życia wiary, gdybym nie zbudowała takiej bliskiej, osobistej relacji z Jezusem. I tak jak czasem sobie obserwuję, na przykład w telewizji jakiś mecz i zawodnik czasem tylko spojrzy po prostu na trenera, on już wszystko wie, co on mu mówi, to myślę sobie o tym, że też chcę mieć taką relację z Jezusem. Że właśnie tak chcę, żeby tak odczytywać Jego myśli, odczytywać Jego pragnienia. Dlatego się modlę, dlatego czytam Słowo Boże, dlatego korzystam ze sakramentów. Poznaję w ten sposób Jezusa i poznaję też to, jaki jest Jego plan dla mnie, to co On chce, żebym ja robiła. Dalej, gdy myślę o Jezusie, to jako trenerze, to wiem, że na przykład moje życie nigdy nie jest takie, że jest w tej najwyższej formie, tych najwyższych lotów. No i tak to bywa też i z zawodnikami, nie zawsze są w tej najwyższej formie, ale to wcale mnie nie dyskwalifikuje. Co więcej, Jezus, ten trener, on mi pokazuje po prostu, że zawsze mogę się podnieść, motywuje mnie do tego, że powinnam zawalczyć, że nie mogę się poddać. Nawet jeśli jakiś moment jest trudniejszy, to mam podjąć ten wysiłek. I daje mi też ku temu konkretne środki. I na przykład tym środkiem jest moja wspólnota, spotkania modlitewne, formacja, życie sakramentalne. Wiem, że po prostu nie zostaję sama. I Jezus mi to stale pokazuje, że mam się nie wycofywać, nie uciekać, kiedy przychodzi jakakolwiek trudność. I wiem, że to jest tak, że będą chwile radosne, ale już wiem, że na tej drodze z Jezusem spotkało mnie wiele też trudności, jakichś rozczarowań, czasem rozczarowań człowiekiem, trudnych doświadczeń też takich życiowych, choroby bliskich osób, ale wiem, że Jezus jest w tym ze mną i mówi mi, nie poddawaj się, walcz dalej, dalej bądź przy mnie. Gdy tak
myślę o tym wszystkim, to chciałabym kiedyś powiedzieć na koniec swojego życia za świętym Pawłem. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości. Wierzę, że startuję w tych dobrych zawodach, bo właśnie to jest to życie z Jezusem i Jego też misja ewangelizacji. To jest to, co Jezus, czego Jezus chce. No i modlę się i proszę Boga o to, żeby być wierną, żeby się nie poddawać, nawet jeśli przychodzą trudności, żeby ukończyć ten bieg, żeby ustrzec wiary. No i wierzę w to, że celem ostatecznym jest niebo i że Jezus wzywa mnie właśnie do tego. I ono jest nie tylko dla mnie, ale jest też dla tych, z którymi jestem w Kościele, których Jezus powołuje. I wiem, że taki właśnie jest cel. Dlatego Jezu, dziękuję Ci dzisiaj, teraz za to życie, które mam, za to, jak Ty mnie prowadzisz, za to, że życie w ogóle odnalazłam i że Ty chcesz też cały czas mnie prowadzić. I dziękuję za doświadczenia dobre i te trudne, bo one wszystkie mnie kształtują. I proszę dzisiaj za tymi też, którzy są razem ze mną w Kościele, proszę, żeby właśnie doświadczali tej Twojego działania jako trenera, takiego, który motywuje, wzmacnia, który daje siły i uzdania do tego, żeby się nie wycofywać, żeby trwać, na dobre, na złe, żeby być po prostu. No i modlę też się za tymi, którzy są może daleko, którzy może w ogóle nie widzą w ogóle Jezusa, nie spotkali Go jeszcze. Jezu, Ty po prostu znajdź takich, których poślesz do tych osób i też posyłaj mnie. I o to Cię proszę. Amen.